Cześć, witajcie. Pomyślałem, że zrobimy coś takiego jak przegląd parapetów. Dodatkowo wam jeszcze pokażę regał, który chcę potem zazielenić, ale to chyba będzie na końcu. No i dobra. No to skoro już tu jesteśmy, to przejdziemy do pierwszego parapetu. To jest storczyk Phalaenopsis. Niedawno go kupiłem w tym markecie budowlanym. Być modliszka tu jest. To jest nieważne akurat. No i co? Brakowało mi tak jakoś storczyka, takiego zwykłego Phalaenopsisa, to kupiłem sobie tego i jeszcze jednego żółtego. No bo nie wiem, mnie się podobają storczyki, lubię jak one tutaj są. Chociaż powiem wam, że nie do końca takie mieszańce z Biedronki, typ na przykład z Biedronki, bo z nimi to jest bardzo różnie. No ale czemu nie? Jest bardzo ładny, mnie się przynajmniej bardzo podoba. Tutaj z nim jest wszystko w porządku. No storczyk jak storczyk. Duży, zdrowy, no nie ma za bardzo co o nim opowiadać. To idźmy dalej. A tutaj jest moja Pink Princess z Biedronki. Już ją tutaj chwaliłem przy tym liściu wcześniej, że tak zaczyna się niby ładnie wybarwiać. Od spodu bardziej. No ale co? Na razie nie mam z nią takich jakichś specjalnych problemów, jeżeli chodzi o... głównie o nią. Jak na Pink Princess z Biedronki. A tutaj wyszedł najnowszy liść. Niedawno tak musiałem mu jakby pomóc wyjść tutaj na końcu. Jak widzicie, ten czubek trochę podgnił. No ale w sumie nic się takiego nie stało. Wszystko jest w porządku. Tu jest tylko tyle różu. Nie ma go za dużo. A ostatnio ją pochwaliłem, że zaczyna się wybarwiać. No bo taki był liść, a jeszcze wcześniej był taki liść. Tu już w ogóle nic nie ma tutaj. Prawie. No i co? W poprzednim filmie przesadzaliśmy razem Pink Princess. I tam było też parę innych roślin. Dobra. Kolejna roślina to jest muchołówka. Ona jest taka dziwnie powyciągana, bo w starym mieszkaniu, bo niedawno się wyprowadzałem, tam było bardzo ciemno. I tu widzicie, są takie długaśne, powyciągane listki. Takie bardzo niefajne. Tutaj brat ją niedawno karmił larwą mącznika czy czegoś tam. Oczywiście nie bez mojej zgody. A tutaj właśnie się pytałem, czy karmił drugą łapkę. To mi powiedział, że tylko jedną. No i tak mnie przeżarła ciekawość, aż musiałem delikatnie ją otworzyć. Spokojnie, nic się nie stało. Wiem, że też tak nie wolno. I okazało się, że dość duży brzuczek się tutaj znalazł. Nie wiem jakim cudem, ale się jakoś znalazł. I tutaj ogólnie są dwie muchołówki. Na razie jakoś mi rośnie. Zobaczymy, czy tutaj czasami od popołudnia zaczyna się mocne słońce. Zobaczymy, czy ona się potem zacznie ładnie wybarwiać. I czy przestanie się tak brzydko wyciągać, jak tutaj. Czy przestanie produkować takie dziwne, brzydkie listki. Dobra, i teraz lecimy do kolejnej rośliny, ale ona już będzie na szafie. Dobra, i tutaj zaczynamy od Philodendrona micansa. I do takiego miksu Philodendronów. Tam jest jeszcze Epipremnum cebublu. Dobra, ale skupmy się może na mikansie. On zaczął mi fajne listki produkować, dosyć takie duże, chociaż no fajnie było, jakby były większe. Ale to, co mi się bardzo nie podoba, to są te bardzo długie międzywęźla. I patrzcie, jaki fajny musztardowo, coś tam, nie wiem, miedziany kolor listka. Dałem sadzonkę mojej koleżance i u niej wychodzą bardziej fioletowe te nowe listki. Jeszcze myślę, czy go pociąć, czy go zostawić. Ale szkoda było mi to wszystko odcinać, bo patrzcie, jaki fajny sznur się zrobił. Tu się jeszcze tak powoli zagęszcza. No i tak. Tutaj ten filodendron, ten zwykły stak scandens, zaczyna już produkować fajne duże liście. Tam jest jeszcze lemon, czekajcie, ściągnę go może. Widzicie, tu się zaczyna ładnie zagęszczać i Epipremnum cebublu
zaczyna ładnie schodzić w dół i produkować duże, no fajne listki. Duże to zaczyna robić tutaj. Jest tu jeszcze Philodendron Brazil, zwykły Scandens Lemon Lime i Brandtianum. Powiem wam, że ten Philodendron Brandtianum, to mi cały czas coś się z nim dzieje. Nie wiem, o co mu chodzi. Tutaj na przykład, jak się rozwijają nowe liście, to są albo zdeformowane. Tego udało mi się ładnie odwinąć, ale widzicie, jak wygląda ostrość. A tutaj już coś zaczęło się brzydkiego dziać, jakby zaczął podgniwać. I oczywiście nie ktoś. O, teraz się wyostrzyło. Nie wiem, o co mu chodzi. Cały czas coś się dzieje, bez przerwy. Tutaj parę listków z tej. Tutaj miałem sadzonkę. To chyba był węzeł z tym liściem. No i potem poszedł ten. Ten. Uciąłem go, bo już mnie tak strasznie nerwował. I poszedł ten liść. Z jakimś oporem, ale poszedł. I znowu to. I cały czas coś się z nim dzieje, bez przerwy. Totalnie nie mam pojęcia, o co mu chodzi. Też myślałem wcześniej, czy to jakoś. Czy je odłączyć, że tak rozsadzić i zasadzić osobno na przykład. Ale powiem wam, że ten miks bardzo mi się podoba. Tylko ten filodendron mnie wnerwia strasznie. Nie chce u mnie on normalnie rosnąć. Ojcie, bo mi zaraz spadnie doniczka. Nie chce u mnie normalnie rosnąć. A ja dalej nie wiem, o co mu chodzi. Nie wiem, może wy coś wiecie, bo ja nie rozumiem tego filodendrona, naprawdę. Robi się coraz bardziej irytujący. Dobra, lecimy dalej. Dobra, i tutaj na stole mam Marantę Lemon. Nie Lemon Lime. Noid. I ona zaczyna wypuszczać te fajne listki właśnie z tymi wzorkami. Na początku tutaj było o wiele więcej brązowego, ale jakoś tak już zniknął. Ale i tak są bardzo ładne. Mnie się strasznie podobają. Taki ma chłodny odcień tych liści. I cały czas wypuszcza coś nowego. Cały czas. Patrzę, czy jest jakiś fajniejszy liść do pokazania. Chyba jeszcze nie. No ale ta akurat jest dla mnie bezproblemowa. Bardzo ładnie mi rośnie. Tu jest najnowszy listek. Czasami te nowe listki wychodzą tak fajnie brązowe, ale teraz jakoś tak nie wiem, od czego to zależy. Dobra, jedziemy dalej. Tu mamy Phalaenopsisa z marketu. Kupiłem go dosłownie tam, gdzie tego. Ten jest w gorszym stanie, ale strasznie zależało mi na tym kolorze kwiatów. Żółtawo-zielonych. Na kamerze tak tego nie widać, ale uwierzcie mi, że tak jest. On jest w trochę gorszym stanie. No ale da sobie radę. Tylko tak trzeba mu dać troszeczkę miłości. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj jest Monstera Monkey Mask. Ona miała swoje, że tak powiem, wzloty i upadki. Teraz ma swój wzlot. Czekajcie. Ona była bardzo fajna. Bardzo miała duże liście. Była strasznie długa. Na cały ten patyczek rosła. I tak fajnie zwisała. Tylko kwestia jest taka, że je bardzo dawno nie przesadzałem. I ta doniczka jest na nią za mała. Muszę ją z wami przesadzić na filmie. Nie wiem kiedy. Jakoś to zrobimy. No i powolutku zaczęły żółknieć liście. Tutaj był taki łysy badyl, to ja to odciąłem, dałem braciom jako sadzonki. Tam to sobie ukorzeniają na spokojnie, potem sobie dosadzą. Ale z nią trzeba zrobić porządek. Wypuszcza ładne liście, no. Nie wiem, czy ja ją za bardzo przesuszałem, a potem przelewałem, nie wiem, o co chodziło. Podejrzewam, że ją przesuszałem za bardzo. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy rosiczkę. Chyba przylądkową, nie wiem, nie pamiętam, nie znam się na mięsożernych specjalnie. Z nią też coś jest. Na początku jakoś tak rosła, potem zaczęła jakby tak przysychać, obumierać.
Niby zaczęła, niby była normalnie podlewana. Nie wiem, czy miała za mało światła, czy o co chodzi. Bo wcześniejszą rośliczkę, którą miałem, tą samą właśnie, normalnie rosła, bardzo ładnie rosła. A z tą akurat są problemy. Nie wiem. Tu zaczynają jakieś nowe listki wyrastać. Ale to zobaczymy, co z nią będzie. U, patrzcie, tu nie zauważyłem. Czekajcie. Tutaj komara złapała. Dlatego bardzo lubię rosiczkę. Jak wcześniej miałem problem z ziemniurkami, to przystawiłem ją po prostu bardziej bliżej okna, bo jak wiecie, ziemniurki się dobijają bezmyślnie do szyby. A rosiczka, jak miała te swoje duże, fajne listeczki, tak, o, bo ona chyba jeszcze stała na czymś. Tak, stała na tej, w tej doniczce w osłonce z nóżkami. I te bezmyślne muszki po prostu się do niej przyklejały. I powiem wam, że to działało. Tylko też zależy, jaką macie przestrzeń. Bo tam dużo jej nie miałem. No i ile macie roślin? Lecimy dalej. Tutaj jest świeżo przesadzona maranta, coś tam tricolor. Uwielbiam te jej nowe listki. Tak z deserem mi się kojarzą. Nie wiem czemu, ale przez ten kolor tak z deserem mi się kojarzą. Troszkę zakurzone. Jak trochę podrośnie, ją podetnę i dam ją na regał, o którym wam mówiłem. Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest Syngonium Wendlandii. Chyba dobrze powiedziałem, nie pamiętam. Pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłem je w Leroy Merlin. I po prostu tak mi się spodobały te, tak jakby welurowe liście z tym nerwem na środku. One nie są takie welurowe. A szkoda, ale i tak są bardzo ładne. Dobra, tą sadzonkę kupiłem przez OLX-a. Jest tak około 30 zł chyba z dostawą, z przesyłką w sensie. I tak, szczyt dałem rodzeństwu. Tu jest najnowszy liść. Tu wychodzi kolejny stożek, ale on się tak wstrzymał. No i zobaczymy, jak będzie rosnąć. Strasznie mi się spodobało. Zobaczyłem jeszcze w internecie syngonium bardzo podobne do tego. Riley chyba się nazywało. Tylko, że było bardziej ciemne. I ten nerw tutaj, ta ciapka, była neonowo zielona. Ale jak tak patrzyłem po zdjęciach, czy nie wiem, czy ktoś po prostu nie myślał, czy coś. No ale jest praktycznie prawie takie same, nie wiem. Ale chyba sobie kupię te drugie syngonium. Dobra, dalej. Tutaj odłamała mi się marantanoid. Przepraszam. Tutaj mi się odłamała marantanoid, bo chciałem takiego suchara tam oderwać, no ale już cała taka gałązka mi się oderwała. Ale spokojnie się ukorzenia. Ją też wrzucę na regał, o którym wspominałem. No i tutaj nie śmiejcie się ze mnie, ale mam pokrzywę. Potem ją sobie też zasadzę do doniczki. Ona będzie mi potrzebna do tych, do herbatek ziołowych. Tutaj jest dzbanecznik też, właśnie nie wiem jaki. Jakiś nepetes, coś tam. To jest ta odmiana bardziej fioletowa, czerwona. Podobno ta bardziej obficiej dzbankuje. Powiem wam, że to sprawdziłem. No i tak, zazwyczaj zawsze jak u mnie dzbaneczniki, ta cała reszta tych normalnych dzbaneczników, co są normalnie dostępne w sklepach, tych najzwyklejszych, tej hybrydy nepetes czy jakoś tak, to one normalnie mi nie chciały nigdy dzbankować. A ten to normalnie. Tutaj już pompuje się kolejny dzbaneczek. Tam też. Ten normalnie u mnie wyrósł. Jest mniejszy niż tamten. Ale normalnie bez problemu rośnie. I powiem wam, że mnie to strasznie cieszy. Tu już się zaczyna ładny listek wybarwiać. Tu tylko. Jakoś mi się uszkodził i odpadł. Nie wiem, jak coś to. Byście, jeżeli macie problem z banecznikami, chcielibyście sobie kupić, to spróbujcie tego. Tego bardziej fioletowego. Też tam oglądam jakieś filmiki na YouTubie, to też było, że on niby obficiej dzbankuje. Na razie mi się sprawdza. Zobaczymy, jak będzie później. Ale na razie jestem zadowolony z niego.
Dobra, kolejny storczyk. Tutaj. Sabotek Paphiopedilum, coś tam. Zaraz wam, jak się dojdę do plakietki. Superbiens. Kupiłem go w Orchid Garden, czy jakoś tak. W jakimś polskim sklepie ze storczykami. No i zobaczymy, aż zakwitnie. Kolejny storczyk. Phalaenopsis Sweet Memory Liodoro. Teraz niedawno mi wypuścił kwiat. Jest bardzo duży. Ale powiem wam, że naprawdę się go opłaca mieć. Jeszcze dzisiaj czy jutro zacznie pachnieć cytrynowym ciastkiem. Uwielbiam tego storczyka, naprawdę. Polecam wam go. Jest bardzo łatwy w uprawie. Nie kaprysi. No i kwitnie jak jest ciepło, a nie jak tamte hybrydy z marketu, że trzeba je pobudzać czy przestawiać w chłodniejsze miejsce. Więc naprawdę bezproblemowy i bardzo ładnie pachnie. Ale przez to, że mi tutaj bezpośrednio leci słońce, od 14 około, ten liść dotknął szyby. Był na tym. Tutaj dotykał szyby. Nie zauważyłem tego, nie pomyślałem nawet. I był narażony na te słońce i patrzcie, co się stało. Totalnie się zjarał. Tutaj jest kolejny storczyk Phalaenopsis schilleriana. Mam nadzieję, że dobrze tu mówię. To jest storczyk botaniczny, że tak powiem, czystej krwi. I on jest jeszcze młodociany. Za rok albo dwa zakwitnie na fioletowo. Takimi no trochę dziwnymi w kształcie kwiatami. Ale podobno pachnie różą. To się nie mogę doczekać. Tutaj jest storczyk Brassia. Ona jest trochę biedna, ale zaczyna wybijać, bo ją przelałem oczywiście. I też nie mogę się doczekać, aż zakwitnie. Też bardzo ładnie pachnie. Brassia nie jest taka trudna, jak się może wydawać. Też ją wam polecam. Głównie podlewam ją wtedy, kiedy ona przeschnie. Ale też nie pozwalam, żeby stała w wodzie. Mam ją w mieszance kory i mchu sphagnum. Dobra. To może lecimy dalej. Tutaj mam Marantę Lemon Lime. Ona, powiem wam, że teraz bardzo mi kaprysi. Aha. Tu jeszcze znalazłem niedawno Marantę tą Noid. Bo wcześniej, bardzo dawno, kilka miesięcy temu, czy 4 miesiące temu, tak około, zasadziłem tą malutką Noid, żeby oszczędzić miejsce, no ale jakoś nie chciała rosnąć. To ją przesadziłem w osobną doniczkę i widzicie, jak ładnie wyrosła. No i tutaj musiało się coś ostać. Nie wiem co. Nie wiem, nie zauważyłem. Totalnie nic tu nie było. Najpierw wyrósł ten liść. No i tak sobie zostawiłem. Niech sobie rośnie w sumie. Ale długo tutaj nic nie było po wyciągnięciu tej maranty. Naprawdę. No i tak sobie zostawiłem. Niech sobie na razie rośnie. No i co do tej maranty. Ona też jest bardzo fajna. Bardzo szybko rośnie. Bardzo szybko. Myślę, że szybciej od tej tricolor. No i automatycznie mi się zagęszcza. Ale o co chodzi? Od momentu zakupu w ogóle jej nie przesadzałem, nie zmieniłem jej podłoża. No i przez to ona wygląda, jak wygląda. I tu się zaczynają robić jakieś dziwne problemy. Dalej siedzi w tym starym podłożu. I zaraz wam coś jeszcze pokażę. Ejdź, czy wy to widzicie? Aż zaczyna wyrastać dołem. Będziemy musieli ją przesadzić. Chodź. Dobra, bo zaczyna się sypać. A nie wiem, pomimo tego, że ona rośnie w tym starym podłożu, że ją nawet często przesuszam jak na marantę, to ona bardzo dobrze rośnie i szybko rośnie. Ale widzę, że tym dłużej to jest coraz gorzej. Dlatego muszę ją prędko niedawno przesadzić. No i zobaczymy, co pójdzie dalej.
Kolejna roślina to jest sabotek Paphiopedilum. Nie wiem, jak to się wymawia, pewnie źle to powiem. Małodia femma. I tam jest jakaś hybryda, której wam nazwy nie powiem tutaj. Będzie mieć buraczkowe kwiaty. Nie powiem wam nazwy, bo jest naprawdę długa. Ten kwitnie tradycyjnie na zielono i ma dwa białe boczne kwiatki. I bardzo fajnie rośnie, jest bezproblemowy ten storczyk. Polecam wam go. I tu jest storczyk Brassia. Storczyk botaniczny, również ze sklepu Orchid Garden, polski sklep. Czekam niezmiernie, aż mnie zakwitnie. Powiem wam, że jest bardzo dużo, zajmuje dużo miejsca. No i zajmuje się nią tak jak tamtą brasją, tą hybrydą. Na razie nie ma z nią jakichś specjalnych problemów. No chyba, że tylko z mojej winy, bo czasem ją tylko przesuszam za bardzo. Dobra, lecimy dalej. Dobra, i to jest regał, o którym mówiłem. Tam na samym dole są zwierzątka, to wam może nie pokażę. To może tutaj. Tu mam taki kącik, mam zamiar tutaj jeszcze postawić jakieś roślinki. Na tym regale ogólnie chcę mieć dużo roślin. Tu mam sadzonkę filodendrona lemon lime. Tu zasiałem nasionka jakiegoś drzewka. I tu mam, jak ona się nazywała? Monstera archipelago jakoś variegata. I ją mam rok. Taką sadzonkę mam rok. Znaczy w sensie wyrosło jej trochę nowych listków, wyrasta jej, ale ona rośnie strasznie powoli. I powiem wam, że strasznie zwrdna ta monstera. Ja wiem, że to jest kwestia tego, że ona ma za dużo bieli. Ale na początku właśnie rosły takie listki, potem uschły. No i zaczęła rosnąć tak. I ona strasznie powoli rośnie, strasznie powoli. Dobra. Kolejna roślinka, która jeszcze nie wyrosła. Zasiałem tutaj szałwie. Później będę ją sobie tam, gdzieś tam potem położę sobie ją na parapecie. No i jak trochę podrośnie, będę ją sobie ucinać, suszyć. No. Tutaj są graty. Jakieś tam rzeczy do aparatu, pojemniczki. I tutaj pomyślałem, że albo wrzucę mech sphagnum, albo torf kokosowy i będę sobie tutaj ukorzeniał w tym roślinki, bo jest bardzo fajny pojemniczek. Tutaj są jeszcze suszki, ususzone motylki. Na moim kanale możecie znaleźć tam parę rzeczy odnośnie... coś tam, jakieś nagrywki są, nie ma tego dużo, ale jakieś są o mojej hodowli motyli. Raz sobie kupiłem motyle i w sumie chyba ostatni raz, bo to jest kiepski pomysł. Motyle się bardzo łatwo niszczą. Tak się strasznie potargał. No i co? I to chyba tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Do końca.